Hej, cześć, siemanko, z tej strony Kamil. Witam Was na początku tak naprawdę nowego rozdania w przypadku mojego kanału, który w przeszłości miał różne oblicza, różne materiały się na nim pojawiały, które definiowały też dalszy kierunek albo jego brak, bo tak naprawdę content jakikolwiek nie pojawiał się od bardzo dawna. Natomiast jeśli chodzi o informacje dla starych widzów, którzy już mnie znają z czasów, kiedy jeszcze chodziłem do gimnazjum czy do liceum, no czas po prostu pójść w nowym kierunku, powiązać kanał z rzeczami, którymi na co dzień się mogę zajmować. Obecnie od dłuższego czasu jest to dziennikarstwo sportowe. Natomiast nie jest to jedyna rzecz, którą na co dzień śledzę, więc na pewno tym osobom, które nie śledzą sportu, nie znają się na piłce nożnej, ten kanał może się spodobać. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem, które mogłem Wam zaproponować na ten moment, jest temat piłkarski, taki, w którym czuję się najlepiej, natomiast on zahacza też o kwestie społeczne, więc nie będzie tutaj, mam nadzieję, nudy dla tych osób, które, tak jak powiedziałem wcześniej, piłką nożną w ogóle się nie interesują. Mam nadzieję, że to, czego tutaj uświadczycie, będzie na tyle interesujące, żeby po prostu zostać na tym kanale i oczekiwać kolejnych ciekawych tematów. No więc, do rzeczy. Tematem jest wywiad, który pojawił się na Weszło. W tym wypadku mojego autorstwa, ale to absolutnie nie ma znaczenia, kto go zrobił. Chodzi po prostu o sam proces, zjawiska, które powstały wokół tego wywiadu. I chodzi konkretnie o wywiad z Dawidem Drachalem, 18-latkiem, piłkarzem Miedzi Legnica, który za chwilę ma przejść do Rakowa Częstochowa, mistrza Polski, za ponad $500 000. Jeśli Ekstraklasą się nie interesujecie, to jest bardzo prawdopodobne, że o tym piłkarzu jeszcze nie słyszeliście. Natomiast niewykluczone, że to nazwisko mogło jednak się pojawić w Waszym obiegu, jeśli interesujecie się ogólnie piłką nożną, ponieważ Dawid zasłynął z tego wywiadu, który mam na myśli, czy zasłynął, może to za duże słowo, ale generalnie z tego wywiadu płynie taki przekaz, że Dawid chce sięgnąć piłkarskich gwiazd, ujmując to ładnie, metaforycznie, czyli chce zdobyć złotą piłkę. I oczywiście w tym wywiadzie podkreśla, że ma do tego predyspozycję, że w to wierzy, że to jest jego marzenie i też oczywiście zdradza taką postawę, która każe sądzić, że mamy do czynienia z nastolatkiem, który ma poukładane w głowie. Nie mamy do czynienia z kimś, kto ma wybujałe ego, bo myślę, że takie rzeczy bardzo szybko można stwierdzić, kiedy ktoś dosłownie odlatuje i traci kontakt z rzeczywistością. Nie, tutaj mamy połączenie, zresztą podlinkuję ten wywiad i kto chce, sam będzie mógł sobie to sprawdzić, ale chodzi o to, że mamy tutaj połączenie pewności siebie ze skromnością, czyli możliwie najlepsze połączenie dla jakiegokolwiek człowieka, który ma w swoim życiu jakieś fajne ambicje. No i niestety okazało się, że ten wywiad ma dość sporo nieprzychylnych komentarzy w internecie. Wiadomo, wszędzie jest hejt, wszędzie jest krytyka, wszędzie jest słowo negatywne. Natomiast zdziwiło mnie, jak wielu ludzi, oczywiście mówimy o pewnym procencie, ale wciąż to może być zaskakujące, że jak wielu ludzi nie potrafi zaakceptować czyichś marzeń. I uderzyło mnie to, szczerze mówiąc. Każdy ma jakieś marzenia, cele, zadania, które chce w życiu wykonać. One są różne. Każdy ma swój sufit. Dla jednego to będzie po prostu zarobienie jakiejś określonej sumy pieniędzy, Dla innych to będzie posiadanie mieszkania, posiadanie rodziny, zadowolenie się pracą, zadowolenie się tym, żeby mieć za co żyć. Dla innych to będzie osiągnięcie typu założenie firmy, bycie w najlepszym w swojej działce, jakakolwiek ona by nie była. No to jest różny temat, to jest pojęcie bardzo względne, tak? Tutaj możemy tak naprawdę dyskutować jedynie o tym, czy my, albo inaczej, jak powinniśmy reagować na takie rzeczy. Kiedy ktoś nam mówi, że chce spełnić jedno czy drugie marzenie i nie boi się o nim mówić, czyli zdradza też niejako swoją pewnością siebie, że naprawdę w to wierzy. Oczywiście są takie podejścia, że ukrywamy swoje marzenia, mówiąc o tym, że że pracą się obronimy, a nie słowami. Oczywiście, to też jest jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast jeżeli ktoś już odważa się mówić o swoich marzeniach, absolutnie nie rozumiem takiej sytuacji, kiedy je obśmiewamy, kiedy z nich szydzimy, kiedy autentycznie pokazujemy, że nie potrafimy nie tyle się cieszyć, co po prostu zostawić je w spokoju. Nikt nie każe, żeby kogoś wspierać. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że każdy ma klepać siebie po plecach. Chodzi o to, żeby nie atakować kogoś czyjąś toksycznością, kiedy chce osiągnąć coś więcej niż przeciętny człowiek. I mówiąc przeciętny, absolutnie nie mam zamiaru nikogo obrażać. To jest stwierdzenie, to ma być stwierdzenie bez negatywnych skojarzeń. Bo jest pewien poziom, tak, pewna przeciętna, ale są też ludzie, są takie jednostki, które chcą osiągnąć po prostu coś więcej. Co z tego, że mówimy o piłkarzu, który dopiero zagrał pierwszy sezon w seniorach. Słuchajcie, 14-letni Kamil Stoch. Jest ten wywiad w internecie, każdy może go sobie zobaczyć. 14-letni Kamil Stoch powiedział, że chciałby wygrać kiedyś Igrzyska Olimpijskie. Że chciałby naśladować Adama Małysza. Mógł to zrobić, mógł o tym marzyć, bo jako dzieciak mógł zobaczyć, co wyprawia Adam Małysz. Dlaczego mamy to deprecjonować? Dlaczego komuś w ogóle wpada taka myśl, żeby nie wierzyć w czyjeś marzenia? One mogą być bardzo odległe. Mogą być prawie niewykonalne. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli dana osoba skończy w połowie drogi, to i tak najprawdopodobniej skończy dalej niż zdecydowana większość osób, które nie odważyły się postawić sobie takiego marzenia. I to jest bardzo ważne. Marzenia mogą być pewnym bodźcem. Jeżeli one pełnią taką funkcję, a w przypadku Dawida Drachala, o którym tutaj mówimy, to jest pewien bodziec. Więc jeżeli mówimy o czymś takim, myślę, że powinno się tylko takiemu człowiekowi przyklasnąć, ewentualnie powiedzieć ok, spoko, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jesteś tu, tu i tu. Jeszcze wiele masz do zrobienia. Owszem, tyle. Ale żeby zaraz mówić, że chłopie, co ty wygadujesz? Jaka złota piłka? Przecież ty grasz w Miedzi Legnica. No ludzie kochani. Czy tak to ma wyglądać? Czy my naprawdę chcemy żyć w takim świecie, w którym deprecjonuje się czyjeś marzenia? Dawid musiał napisać oświadczenie na Twitterze kilka dni po wywiadzie, w którym musiał się tłumaczyć z tych słów, które wypowiedział w wywiadzie. To jest w ogóle, słuchajcie, hit. To też możecie teraz zobaczyć na ekranie. To jest oświadczenie, z którego jasno wynika, że no coś w chłopaku pękło na chwilę, bo oczywiście to nie jest powód, żeby zaraz się załamywać, że że kilkadziesiąt osób wyraziło jakąś negatywną opinię i myślę, że ten chłopak ma tego świadomość. Natomiast powtórzę, w jakim świecie my żyjemy, że ktoś musi się tłumaczyć, musi rozwijać myśl, która jest oczywista. My naprawdę jako ludzie napędzamy się na siebie w sposób czasami niezrozumiały. A kiedy pada pytanie, dlaczego to robisz, jest cisza. Dlaczego to robisz? A, bo on ma wybujałe ego. Ale na jakiej podstawie twierdzi, że ma wybujałe ego? A, bo gra w Miedzi Legnica i chce wygrać Złotą Piłkę. Okej, ale to jest marzenie. Jako 6-7-latek ktoś może zamarzyć, wchodząc do jakiejś akademii i powiedzieć, oglądając w telewizji Barcelonę, Real Madryt, Manchester United, inne kluby, mógłby powiedzieć, tato, mamo, ja chciałbym tam kiedyś zagrać. No i co? I taki rodzic ma powiedzieć, nie synu, chłopie, ty nigdy tam nie zagrasz, no ty nawet o tym nie powinieneś marzyć. Ty, jak skończysz 18 lat, pójdziesz do roboty, na budowę, do sklepu, nawet o tym nie myśl. Naprawdę? Myślicie, że tak to powinno wyglądać? Oczywiście teraz podaję taki jaskrawy przykład, ale nie zdziwiłbym się, idący tokiem myślenia wielu ludzi, którzy swoją opinię w internecie wydają, że rzeczywiście w ich przypadku takie sytuacje mogą mieć miejsce. Osobiście nie chciałbym żyć w takim świecie, w którym otacza mnie taka wszechobecna niechęć do czyjejś ambicji. To jest kwestia tylko ambicji. I teraz wyobraźcie sobie, że pod tym oświadczeniem na Twitterze pojawił się komentarz samego Roberta Lewandowskiego, który powiedział wprost: nikt nie ma prawa zabrać ci twoich marzeń. Jakie to musi być budujące? Chłopak sam wspomniał o tym, że właśnie Robert pokazał, że nic nie jest niemożliwe. A teraz on sam, jego idol w jakimś stopniu, zainterweniował. Oczywiście w cudzysłowie, zainterweniował. I jaki to teraz musi być kopniak do dalszej pracy? Jak teraz mogli się poczuć ci, którzy to zobaczyli? Ci, którzy też pisali nieprzychylne komentarze. No, sądzę, że mieli niezły mindfuck, ale też być może nawiedziła ich jakaś pozytywna refleksja. Taką mam nadzieję, bo jakby ta sytuacja jest punktem wyjścia do głębszych dyskusji, jak my traktujemy siebie wzajemnie jako społeczeństwo, więc myślę, że na podstawie tego wydarzenia nie jeden człowiek 2 razy zastanowi się, czy warto wylać swoją frustrację akurat na człowieka, który zamarzył sobie o byciu najlepszym piłkarzem na świecie. Nie powiem tutaj, że wszystko jest możliwe, bo to jest wyświechtane motto trenerów motywacyjnych, którzy często wkładają papkę motywacyjną właśnie ludziom, którzy pewnych barier nigdy nie przekroczą. Natomiast nie oszukujmy się, dzięki celom i marzeniom jesteśmy w stanie przekraczać granice, których wcześniej byśmy sobie nie wyobrazili, że jesteśmy w stanie je przekroczyć. To jest fakt. Trzeba tylko wychodzić ze strefy komfortu. A rzecz w tym, moi drodzy, że naprawdę to nie jest takie proste. Dlatego tym bardziej życzę sobie, wam, każdemu, kto tego słucha, żeby pomyśleć nad tym i w przyszłości, jeśli w waszym środowisku trafi się osoba, która pragnie od życia trochę więcej niż inni, to jednak, żeby powiedzieć jej jakieś miłe słowo, zamiast ją po prostu zahamowywać negatywnymi opiniami, bo no bo po co to wszystko, prawda? I to by było tyle, także dziękuję Wam za poświęcony czas. Na pewno z każdym kolejnym filmem pewne rzeczy będą coraz lepsze. Ja też będę potrafił wypowiadać się lepiej do jednej kamery jako człowiek, który musi do niej nawijać przez ileś minut, bo to też jest kwestia wprawy. No i oczywiście też tematy, tak jak powiedziałem na początku, tematy piłkarskie to nie będą jedyne tematy, które będę poruszał. Będę się starał dostarczać kontentu, który będziecie mogli traktować jak podcast, którego z kolei będzie można słuchać wszędzie, gdzie się da. Tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.